Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, świąteczne poranko, popołudnie. Dzień dobry, Reniferek. Leżymy i przekomarzamy się, kto dzisiaj robi kawę i tak nie możemy dojść do żadnego efektywnego rozwiązania, więc leżymy i czekamy, aż się pojawi. Tak, nie pamiętam, kiedy mieliśmy taką możliwość, żeby sobie poleżeć, odpocząć i w ogóle nie wstawać nigdzie. Także to jest coś pięknego jednak. Niedocenione. Święta. Wolność świąteczna. Trochę mam na serniki, a nie, na pierniki, na makowce prosto z blach. I mamy też miejsce na kroniki, bo jeszcze nie oglądaliśmy kroniki świątecznej. Na kawkę świąteczną, może jakie to jest piękne, jak jest pięknie odpocząć w domu. Kawę w końcu zrobiliśmy prawie że razem, bo byliśmy razem w kuchni. No Rafał robił kawę. Jest, ale ten kubek mi się podoba. Elegancki uczniczy kubek. Jak do tego doszło, że naczelni vlogmasiarze jako prawdopodobnie ostatni w okolicy dekorują swój dom. Znaczy mamy tutaj... A, jeszcze się nie pali o tej porze. Bo dopiero zaczęło się ściemniać i moment i już praktycznie jest zupełnie ciemno. Od razu postanowiłam wyjść, bo babcia wraca dopiero dzisiaj z Wigilii. Najlepiej z nas wszystkich zabalowała zdecydowanie. Więc chcę ją zaskoczyć i przygotować dom jej powrót i z zewnątrz szybko wszystko udekorować. Zobaczymy, czy mi się uda przy pomocy drabinki. Jak nie, to Rafał wyjdzie spod prysznica, później to mi pomoże, bo dla niego to też jest niespodzianka, bo nie wie, że ja właśnie wyszłam i będę dekorować dom. Lepiej późno niż później, prawda? Jest cudnie. Wow! No elegancko. Ale za okiem zobacz. No widzę. Wow! Ale to o Jezus, tą gwiazdą w oknie. No, ale i to widzę wygląda. Pod w oknie. Właśnie. Jezus, jak to wygląda. Ale wow! Grażyna! Szykujemy się właśnie do wyjścia. Chwilę jeszcze spędziłam z babcią, która właśnie wróciła i udało się ją zaskoczyć bardzo, bardzo pozytywnie tym rozświetlonym domkiem. A przed wyjściem jeszcze herbatka z sokiem z czarnego bzu. Będziemy testować, bo jeszcze tego smaku nie znamy, ale dzięki Mikołajowi zaraz się przekonamy, czy jest smaczny tak samo, jak jest zdrowy podobno. Ulala, zobaczcie, jaki przystojniak. Teraz jeszcze trzeba rozpuścić włosy i kapelusz. Pokaż się. No, proszę państwa. Dzisiaj idę na polowanie. Van Helsing wyrusza nocą. Będę polował na tak, bo święta to walka. Ej! Ale z tą fryzurką, nie no, włosy to boskie są. Drodzy państwo, meldujemy się z samochodu. Właśnie wyjechaliśmy, ponieważ dzisiaj się rozdzielamy, mamy pierwszy dzień świąt. A co za tym idzie? Ada jedzie na swoje spotkanie rodzinne, tutaj będzie grała, pewnie w jakieś planszówy, już w remika, pewnie znając życie i tak dalej, a ja idę na... Myślę, że jakieś koledowanie wyjdzie w końcu. A ja idę na, bo chciałem wam pokazać, rocznicę ślubu moich rodziców, także biorę prezent ze sobą i robimy sobie posiadówę. Thank you.
Cześć, wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. Yeah. Bella Estrella de Paz. To jest Brilla. 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 To jest Brilla. Gwiazda de Paz. Pokoju. Brilla Estrella de Paz. Brilla la, Brilla l'Estrella. Oni tak łączą to. Porta Lella la Estrella de Paz. Super, dawaj. O japońsku! Poczekaj. Kiyoshi Kono Yuro Hoshiwa Hikari. Dawaj, graj! Okej. A ty śpiewaj. Kiyoshi Kono Yuro Hoshiwa Hikari. Harakiri! Sokami Kowamue Menone Kami. Nawet głosy po japońsku to mnie przerasta. A słońce wysoko, wysoko świeci mi lato w oczy, ogrzewa mnie strudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na rad, co rozgoni ciemne skręcone zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Tight and tell you miss me. Why I'm alone, Louis can be. Dream a little dream of me. Nastawiłam się na powrót do rozświetlonego domku. No dobra, podjeżdżam, wszędzie ciemno. Tam się odbywa właśnie konferencja świąteczna. Kuzyni grają razem przy mandarynkach. A ja się zdziwiłam, jak podjechałam pod dom, bo było całkiem ciemno i się skapnęłam, że po prostu o tej porze roku tak długo jest ciemno w Polsce, bo jak o zmierzchu zawiesiłam lampki, no to teraz jest przed północą, no to już niestety nie rozświetla nam się podwórko, także trzeba korzystać wczesnym wieczorem. Jak mnie teraz kusi ten widok, nowa pościel, nowa poszewki, przeprzytulna miejscuwa, ale czas zabrać się do pracy troszeczkę w te święta, bo mamy vlogmasowe zaległości i trzeba pomontować, także ja odpalam program do edytowania, a Rafciu przygotowuje mandarynki. Dziękuję!